Cześć, jestem Fran Kalal. Projektuję stroje postaci. Wykorzystuję swoją wiedzę o sztuce i projektowaniu, by tworzyć stroje, a matematyka i fizyka pomagają pokazać ich ruch. Opowiem wam o tłumach, takich jak ten za mną. Tylko że tłum za mną jest prawdziwy, a do filmów robimy tłumy wirtualne, istniejące tylko w komputerze. Już widzieliście, jak stworzyć wiele robotów z kilku części dzięki kombinatoryce. Dowiecie się więcej o kombinatoryce i jej wykorzystaniu w Pixarze. Pixar w pudełku. Na przykładzie pokażę, ile robotów można zrobić z pudła części. Składamy robota o jednej głowie i jednym korpusie. Mam do wyboru dwie głowy i trzy różne korpusy. Mogę połączyć tę głowę z tym korpusem, albo tę samą głowę z tym korpusem i to już dwa różne roboty. Mogę ich zrobić znacznie więcej. Orientację w tym wszystkim ułatwi tabela. Głowy będą w kolumnach, a korpusy w wierszach. Ta komórka to połączenie tej głowy z tym korpusem. Tabela ma sześć komórek, więc jest sześć różnych robotów, choć mamy tylko pięć różnych części. To świetny przykład na to, że gdy odpowiednio spojrzymy na problem, będzie łatwiej go rozwiązać. Ile robotów można złożyć z różnej liczby głów i korpusów? Zobaczycie w ćwiczeniu.